Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witam wszystkich obecnych na 53. sesji Rady Miejskiej w Głownie, zwanej w dniu 9 października na godzinę 13:30. Bardzo serdecznie witam panów burmistrzów na dzisiejszej sesji. Burmistrz jest jeden. Witam zastępcę burmistrza również. Witam panią skarbnik. Witam bardzo serdecznie panią mecenas, wszystkich kierowników wydziałów. Witam obsługę rady. Witam dyrektorów jednostek organizacyjnych pod Urzędem Miasta Głowna. Witam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców obecnych na naszej sesji. Witam Państwa kolegów i koleżanki radnych na 53. sesji Rady Miejskiej w Głownie. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum obecnych na sali 12 radnych i otwieram 53. sesję Rady Miejskiej w Głownie. Przechodzę do punktu drugiego. Wnioski do porządku obrad. Czy ktoś z Państwa ma? Pan burmistrz ma wnioski do porządku. Bardzo proszę, panie burmistrz. Szanowny panie przewodniczący, tak jak informowałem na posiedzeniach komisji, proszę o wycofanie z porządku obrad punktu numer 6. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Głowna na 2013 rok, chodzi o 1 415 000 zł, i numer 7, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz gminy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej. I w zamian za to proszę o włączenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Głowna na 2013 rok. Chodzi o kwotę 455 000 zł. Skończył pan, panie burmistrzu, wniosek? Tak. Jakieś uzasadnienie, panie burmistrzu, bardzo proszę. Wynika to z dalszych prac nad kwestią związaną z ewentualnym potrzebą czy niepotrzebą odpłatnego nabycia na rzecz gminy prawa użytkowania wieczystego. Chodzi o sprawę spółdzielni Zabrzeźnia. Na Komisji Gospodarki i Budżetu rozmawialiśmy na ten temat i tam sugerowałem, żeby ta komisja, jakby jeśli mogła, to aby zajęła się tą sprawą na najbliższym posiedzeniu. Też wniosek spółdzielni Zabrzeźnia mówi o całości gruntów, które posiadają, i przekazaniu odpłaty na rzecz miasta Głowna. Tutaj radni również wyrażali taką opinię, by rzeczywiście zająć się tym osobno, i w związku z tym, jeśli byłaby taka możliwość, to wtedy byśmy się ewentualnie sprawą mogli, czy taką uchwałą, zajmować na następnej sesji. Dziękuję bardzo. Rozumiem, panie burmistrzu, że są to uchwały, są to bardzo wszystko, znaczy pokrewne uchwały, wszystko jest związane ze sobą. Dlatego tylko zaproponujemy zdjęcie tych dwóch uchwał z porządku i wprowadzenie nowej uchwały. Kto z Państwa radnych jest za zdjęciem tych dwóch punktów 6 i 7 w porządku obrad 53 sesji, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę, jednogłośnie porządek został zmieniony w tej postaci, że zostały zdjęte punkty 6 i 7. I teraz przegłosujemy, kto jest za wprowadzeniem. Oczywiście myślę, panie burmistrzu, że to punkt 6. Nie ma pan co do tego uwagi? Nie ma. Jako punkt 6 proponuję wprowadzenie uchwały właśnie w wysokości 455 zł. Macie Państwo 455 000 zł. Macie Państwo, wiecie Państwo o co chodzi, po prostu jest tylko wycofana uchwała w sprawie RSB Zabrzeźnia. Ktoś z Państwa radny się za przyjęciem, wprowadzeniem tego punktu do porządku, proszę o przyjęcie. O podniesienie ręki.
Dziękuję, kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Porządek został zmieniony w tej postaci, jak zaproponował pan burmistrz. Proszę sobie zmienić. Czy ktoś ma jeszcze jakieś wnioski do porządku obrad? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do punktu trzeciego na tej sesji. Przyjęcie protokołu numer 49, przysłane przez 13.9 sesji Administracji Głowni dnia 28 sierpnia. Proszę Państwa radnych się za przyjęciem tego protokołu. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Więc protokół został przyjęty. I teraz przejdziemy do przyjęcia protokołu numer 50. Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Głowie z dnia 11 września 2013 roku. Proszę Państwa radnych się za przyjęciem tego protokołu. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie został przyjęty ten protokół. I teraz przejdziemy do przyjęcia protokołu numer 51 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Głowie dnia 19 września 2013 roku. Kto z Państwa radnych się za przyjęciem tego protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Jednogłośnie został również przyjęty ten protokół. I następnym punktem jest punkt 4. Sprawozdanie burmistrza Głowna z działalności międzysesyjnej oraz wykonania uchwał. Panie burmistrzu, daję Pan głos. Na części miasta Głowno, rejonu ulicy Górnej, Sowińskiego, Ostrołęckiego oraz drogi krajowej nr 14. Przy okazji tego punktu witam bardzo serdecznie panią inżynię Annę Tomczak, która razem z naszą panią urzędnik, panią Jasią. Mam nadzieję, że nam dobrze tutaj przedstawią, że będziemy mieli bez problemu, będziemy przyjmiemy tą uchwałę. Bardzo proszę, oddaję głos. Proszę Państwa, nie tak dawno uchwalaliśmy, jak Państwo pamiętacie, strategię gospodarowania dla całego miasta, w którym określiliśmy go z rozwoju. Było przyjęcie dużego terenu przemysłowo-usługowego. Tutaj mamy jego zakres. To jest rysunek, który pokazuje przeniesienie przeznaczenia, które jest przyjęte w tej chwili. Przyjęliśmy, iż będzie to teren ograniczony ulicą Ostrołęcką, Sowińskiego i przecięty w środku terenem drogi krajowej nr 14, czyli są. Taki jest kierunek rozwoju, który Państwo macie przyjąć w polityce przestrzennej. Tak natomiast ta możliwość zagospodarowania tego terenu, który wynika z obecnego obowiązującego planu miejscowego. Czyli tak naprawdę, proszę Państwa, jedynym terenem przemysłowym obecnie funkcjonującym w legislacji prawnej w planie miejscowym jest teren po byłej Cegielni, prawda? Reszta tutaj od strony Ostrołęckiej to jest teren w tej chwili możliwe do zagospodarowania w postaci usług. Pas istniejących na terenach gminy ogródków działkowych, tereny mieszkaniowe i tereny rolne. W części północnej zmeliorowane w chwili obecnej. Żeby móc realizować politykę, jaką Państwo przyjęliście w studium, należy w tej chwili, to jest ten krok, który dzisiaj być może Państwo podejmiecie i na którym się zastanowicie, należy podjąć uchwałę o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego, ponieważ dopiero plan miejscowy da nam podstawę do wydawania wypisów i wyrysów, a następnie pozwoleń na budowę, na funkcję związaną z przemysłem i z usługami. Ale żeby taki plan podjąć, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obliguje miasto do wykonania analizy zasadności przystąpienia do tego planu. I taką analizę miałam przyjemność dla Państwa wykonać. Przedstawia ona sposób zagospodarowania, który w tej chwili występuje w terenie. Jak Państwo widzicie, tutaj
przodu mamy już jakiś początek usług, które się dzieją przy ulicy Ostrołańskiej. Niefunkcjonująca w tej chwili dawna historyczna cegielnia. Istniejące i zagospodarowane ogródki działkowe, aczkolwiek na bardzo wąskim, a długim pasku, po prostu na działce, która kiedyś była działką rolną. I od strony ulicy Sowińskiego zaczęta parcelacja i zagospodarowywanie w postaci zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na terenie występują również sady i zdecydowana większość to są również tereny przeznaczone w tej chwili pod użytkowanie rolnicze. Własnościowo teren jest w zdecydowanej większości terenem będącym w rękach prywatnych. Ten kolor żółty to jest własność prywatna. W związku z tym no na pewno w momencie, kiedy będzie to teren inwestycyjny, będzie to korzystne dla mieszkańców, ponieważ wartość terenu, tego terenu wielokrotnie wzrośnie. Mamy na tym terenie oczywiście działki gminne. Tutaj te dwie zielenie, które w tej chwili, tak jak powiedziałam, są ogródkami działkowymi. Mamy na tym terenie działkę Skarbu Państwa, ale ona jest ma użytkowanie wieczyste, więc tak naprawdę powinno się ją traktować jako 99 lat użytkowania przez osobę prywatną. Jeżeli chodzi o warunkowanie środowiskowe, to jest to ostatnia plansza. Jest to teren, który ma dobre gleby. Te brązy oznaczają gleby klasy trzeciej A i trzeciej B. Jest niewielki odsetek gleby klasy czwartej i trochę gleby klasy piątej. Niewielkie enklawy tam koloru żółtego i czerwonego. Teren jest niezalesiony, wolny od zadrzewień. Natomiast co oznaczają te gleby? W przypadku miasta nie musimy, ponieważ dzwoniła nas z tego ustawa z 2009 roku, nie musimy uzyskiwać zgody na odrolnienie, ponieważ jesteśmy w granicach jednostki administracyjnej miejskiej. Wracając proszę Państwa do przesądzeń. Otrzymaliście Państwo materiały w postaci projektu uchwały z załącznikiem graficznym, który pokazuje, w jakim zakresie teren byłby przekształcony pod zabudowę przemysłową, magazyny, składy, pod zabudowę związaną z logistyką i pod zabudowę związaną z usługami. Oczywiście do czasu realizacji, ale to już będzie plan przesądzał. Do czasu te przesądzenia szczegółowe później docelowo będą przyjmowane już w planie miejscowym. Proponuję w wyniku analiz przystąpienie do planu miejscowego, który opierałby się o ulicę Ostrołęcką, jak Państwo widzicie, obejmowałby całą tą część wschodnią położoną po stronie ulicy Łowickiej z dołączeniem tej działki, po której w tej chwili przebiega droga. Tam w terenie istniejący jest taki dukt nieutwardzony, który docelowo mógłby ewentualnie w układzie komunikacyjnym zamykać nam ten teren już w planie miejscowym później drogą. Natomiast od strony zachodniej ulicy Łowickiej proponujemy oprzeć ten plan miejscowy, jak Państwo widzicie, tutaj jak gdyby po tyłach zabudowy związanej z usługami. Czyli zabudowy mieszkaniowej nie będziemy w tym planie, nie będziemy jej brać, ponieważ ona ma obecne przesądzenia w obecnie istniejącym planie miejscowym. Jak Państwo widzicie, może tu funkcjonować zabudowa mieszkaniowa, się rozwijać. Zresztą to się dzieje w terenie. Uchwała będzie obejmowała pewną problematykę z zakresu ustawy o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym z artykułu 15. Być może będzie konieczne zrobienie niewielkiego wyłączenia leśnego, ale będzie, ponieważ tam jest taki malutki lasek, on w przestrzeni prawie nie funkcjonuje, natomiast funkcjonuje w ewidencji geodezyjnej. W związku z tym być może, że trzeba będzie wykonać wyłączenie leśne tego fragmentu, ale będzie to wyłączenie robione tylko i wyłącznie na poziomie marszałka województwa. W momencie, jeżeli Państwo podejmiecie uchwałę o przystąpieniu, to taka procedura trwa, przyjmując pewien, powiedzmy, dwumiesięczny okres jakiegoś przesunięcia czasowego, tak około roku. Oczywiście nie biorę tutaj pod uwagę jakiegoś ponownego wyłożenia, co się może w przypadku procedury zdarzyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę zadawać pytania, jeżeli mamy do pani inżynier. Ja pani inżynier miałem takie pytanie. Pani wspomniała tutaj o tej drodze, dukcie takim doprowadzającym. Jak się mogę skojarzyć bardzo? W którym to jest tak miejscu? Jaki to jest wysokość na Ostrołęckiej? Może jakby pani mogła panu tym się bliżyć? Jadąc ulicą Ostrołęcką mamy w tym miejscu, tutaj tak naprawdę, istniejącą stację słupową elektroenergetyczną po prawej stronie. I zaraz za tą stacją jest, trudno to nazwać drogą w chwili obecnej, mając na myśli, mówiąc o drodze, mam na myśli jakby przyszłe przesądzenie. Natomiast można tam jechać, jest to wąska działka, która po prostu docelowo mogłaby nam zamykać ten układ przestrzenny układem ulicznym. Można by ją tu wykorzystać. No jest w tej chwili nie jest rolna, jest przejazdowa, mogłaby służyć za działkę dojazdową, działkę komunikacyjną. Dziękuję. Proszę o zadanie pytania. Chyba, że jest jasność pewna. Nikt nie ma pytań. Jeżeli nie ma pytań, to bardzo dziękuję pani inżynier. Proszę państwa, wobec tego wiemy, że to jest pierwszy krok, który trzeba zrobić w tym, żeby te tereny mogły funkcjonować jako tereny inwestycyjne. Skoro nie ma pytań, proszę państwa, wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu burmistrza Gumiosa było na dnia 1 października, ale wcześniej jeszcze przed przystąpieniem do głosowania oddam głos przewodniczącym komisji, na których się temat był omawiany. Proszę bardzo, przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu. Proszę o wyrażenie opinii. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo, ten projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Budżetu. Został pozytywnie przegłosowany. Członkowie komisji wyrazili swoje zadowolenie, że sprawa w końcu po jakimś tam czasie zostanie załatwiona. No i że będzie było w nowym powietrze tereny inwestycyjne i może będą jakieś pieniądze, które do kasy miejskiej będą wpływały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Cieszę się, że ktoś komisja tak mowa się. Nie. Ja przepraszam, popełniłem pewne fopano, projekt burmistrza główna miasta. Czy pan burmistrz chciałby coś dodać? Czy również pani inżynier wypowiadała się w kadrze? No właśnie. Dlatego nie zadawałem tego pytania panu burmistrzowi. Wobec tego, skoro nie ma więcej pytań, nie ma opinii następnych komisji, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radzi się za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 13 radnych, 14 obecnie już jest radnych na sali. Wszyscy za przyjęciem tej uchwały głosowali. Przechodzimy, proszę państwa, do następnego punktu. W naszej sesji jest to punkt numer 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Głowna na 2013 rok. Chodzi o kwotę 455 tysięcy złotych. Tutaj troszeczkę sobie dla formalności, tutaj państwo jeszcze dopiszą 1-0, bo akurat tam w uchwale, no tak troszeczkę, malutka poprawka. Wiadomo, czytelnie pisze, jaka kwota wchodzi w grę. W załącznikach również proszę o taką małą poprawkę. Jest PSL-u burmistrza miasta Główna. Bardzo proszę, panie burmistrzu, oddaję panu głos. Proszę państwa, chodzi o pierwsza rzecz, zwiększamy dochody i wydatki o kwotę 455 tysięcy złotych w taki sposób, że do zadania, jakim jest wykonanie projektu budowy ulic Dworskiej od ulicy Wigury do ulicy Wiśniowej, Spornej Sportowej 12 listopada granicznej Rataje Orzeszkowej, Półdzielczej, przebudowy ulicy Żwirki od placu granicznym do placu Rejmonta i tak dalej, się będę czytał, to dokładamy 200 tysięcy złotych. Przypomnę, że wcześniej na to zadanie było chyba 120 tysięcy złotych i w związku z powyższym
nie mogliśmy rozstrzygnąć pozytywnie przetargu, który został ogłoszony i musiał zostać rozstrzygnięty negatywnie w związku z brakiem finansowym. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to dołożenie 500 tysięcy złotych z pół miliona do zadania pod nazwą budowa Świętej Barbary. I budowa ulicy Polnej od Mickiewicza do Fabrycznej wraz ze zjazdami tam na odcinku Brońcu Westerplatte od Mickiewicza do Ułańskiej. Jednocześnie zmniejszamy wydatki i wycofany jest projekt wykonywania w tym roku, bo i tak się tego w tym roku zrobić nie da. Projekt ulicy Wąskiej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi, zmianą nawierzchni chodników Placu Wolności oraz drugie zadanie, rewitalizacja parku arbitrowej, pierwszy etap. I to pewnie będzie możliwe do wykonania po 1 stycznia. Przypomnę, że te wszystkie inwestycje były uzależnione od środków, posiadania środków finansowych. Żeby zawrzeć umowę, trzeba mieć realnie zabezpieczenie finansowe, ale tylko na papierze. W związku z powyższym te zmiany skutkują ostatecznie w rozrachunku, że ujmujemy 275 tysięcy, dodajemy 730, co nam daje 455 tysięcy zwiększenia wydatków inwestycyjnych. Tutaj jest jeszcze jeden element, 30 tysięcy złotych to kwestia wydatku inwestycyjnego na wymiany pieca CO w szkole podstawowej numer 1, bo z tych dwóch działających jeden zakończył swój kolejny żywot i w związku z tym trzeba po prostu, no nie ma sensu naprawiać, nie jest to warte i trzeba po prostu kupić nowy. W związku z powyższym efektem tego wszystkiego jest nowy plan nakładów inwestycyjnych na 2013 rok, który byłby efektem tych dokonywanych przez nas zmian. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chociaż jest to uchwała o troszeczkę zmienionym składzie, ale mimo wszystko żeśmy na ten temat na komisji debatowali, więc zapytuję się przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu, jaka jest opinia w sprawie tych propozycji budżet inwestycyjnych w sprawie tej uchwały. Proszę o przedłużenie opinii. Szanowni Państwo, Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. To znaczy może nie w tej części, tak? Te kwoty dotyczące tych zmian, bo właściwie jako sama uchwała to jest w tej chwili nową dla nas, ale tak się umawialiśmy, że pozytywnie to będzie zaopiniowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy kluby mają jakieś opinie? Proszę, przewodniczący klubu Radni Niezależnych. Dziękuję panie przewodniczący. Głosujemy dzisiaj indywidualnie, tylko nie mamy. I tu klub radnych Platformy Obywatelskiej podobnie dzisiaj. Dziękuję bardzo. Ułatwiło nam prowadzenie tej sesji. Proszę o zadawanie pytań w sprawie tej nowej uchwały. Czy są, proszę Państwa, pytania do projektu burmistrza Głodna? Nie widzę. Wobec tego, skoro nie ma pytań, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jednogłośnie uchwała została przyjęta. I proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowej stanowiące najważniejszą gminy. To również, proszę Państwa, projekt burmistrza Piotra Głowna dnia 2 października obecnego roku. Panie burmistrzu, oddaję Panu głos. W związku z działalnością tutaj spółki akcyjnej Multimedia Polska i rozkładaniem kabli po terenach miejskich. No, trzeba gdzieś te kable ułożyć, w związku z tym spółka zwróciła się do nas o służebność przesyłu i ta uchwała ma na celu umożliwienie tego. Dziękuję. Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu wypowie się również na ten temat. Pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś
z Państwa radnych chciałby zadać jeszcze jakieś pytanie? Nie ma. Przechodzimy do tego do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Również jednogłośnie uchwała była przyjęta. Obecnie na sali znajduje się 13 radnych. I przechodzimy do następnego punktu, proszę Państwa, punktu 8. Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy. Projekt burmistrza Głowna dnia 2 października obecnego roku. Oddaję Panu głos, Panie Burmistrzu. Dotychczasowi dzierżawcy po upływie 3-letniego okresu dzierżawy nieruchomości zwrócili się o nawiązanie nowych umów na kolejny okres i chodzi tutaj o Narutowicza 5A, tam działka 400 metrów kwadratowych w przeznaczeniu na budynek przydomowy i przy ulicy Kopernika 21 to cele garażowe. No i z tego względu zasadne byłoby podjęcie tejże uchwały. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Komisji Merytorycznej, proszę o pytanie opinii Komisji. Szanowni Państwo, Komisja pozytywnie też zaopiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania w sprawie tego projektu? Sprawa również dosyć oczywista, więc na pytań. Przechodzimy bez tego do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jednogłośnie uchwała została również przyjęta. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miasta Główno. Projekt burmistrza Główna dnia 2 października obecnego roku. Panie burmistrzu, proszę bardzo. Zmieniają się uwarunkowania prawne rozmaitych działań. W związku z tym uchwała, którą do tej pory obowiązuje w Głównie, została podjęta 30 marca 2005 roku, a przepisy prawne oraz tutaj nasze doświadczenia wskazują na pewną zmian, potrzebę zmian zapisowych. W związku z powyższym ten projekt ma to na celu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ta uchwała była również debatowana na Komisji Oświaty i Zdrowia. Bardzo proszę, Przewodniczący Komisji Oświaty o wyrażenie opinii. Dziękuję, Panie Przewodniczący. Komisja Oświaty, Zdrowia i Kultury pozytywnie opiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania w sprawie tej uchwały są z Państwa radnych? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Jeszcze nie wszyscy właśnie. Rozumiem, że nikt nie jest przeciwny. Kto się wstrzymał? Nie. Jednogłośnie również została uchwała przyjęta. Proszę o skupienie, proszę Państwa. No tutaj jest praca, jest merytoryczna, ale również i skuteczna. Przyjmujemy. Następny, proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu naszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu zasłużone dla miasta Główna. Proszę Państwa, dużo wcześniej na komisjach był omawiany projekt. Jest to projekt przewodniczącego Rady Miejskiej w Głównie. Wobec tego tylko powiem, że uchwały były, na wszystkich komisjach było omawiane i były komisje pozytywnie do tego podeszły, do tego problemu. Jest to projekt złożony z inicjatywy Zarządu Koła Terenowego Oświatowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Głównie. Wniosek wpłynął na miasta Główna dla pana Tadeusza Kitera. No jest Głów, proszę Państwa, Główno powiedziałem, tutaj proszę poprawić, jest to pan Tadeusz Kiter. Czyli pana Tadeusza Kitla. Wobec tego, ponieważ jak mówię, wszystkie komisje były tutaj wnioskowały pozytywnie, więc przewodniczący Rady Miejskiej
Związany został do przygotowania niniejszego projektu uchwały i proszę o przyjęcie tej uchwały. Czy jakieś pytania? Nie widzę. Wobec tego, proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jednogłośnie również uchwała przyjęta. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zgodnie z numerologią naszego porządku wypadałoby teraz zostanie Bożego Mieszkańców, ale godzina jeszcze 15 nie upłynęła, więc proponuję, żeby przejść dalej. Przerwy chyba nie będziemy robić. Zapytania, wolne wnioski, interpelacje radnych. Proszę Państwa o zgodę na takie przełożenie tutaj w tym momencie punktów. Proszę o przyjęcie. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Wobec tego przechodzimy do punktu zapytania, wolne wnioski, interpelacje radnych. Proszę bardzo, panowie i panie, oddaję głos. Bardzo proszę, jest radny do pytania. Tak? Bardzo proszę. Ja spróbuję. Panie Burmistrzu, mam takie zapytanie. Ja ostatnio wystąpiłem pismem o udostępnienie nagrań z sesji z komisji. I mam takie pytanie, to jest taka prozaiczna sprawa. Może by pan udzielił ewentualnie zgody dzisiaj, to ja bym się przygotował w tym tygodniu, sobie to przebrał od pana kierownika. Pan Burmistrz, występuje pan formalnie, to i formalnie taką odpowiedź pan uzyska. Ja się nie zajmowałem tą sprawą, bo chyba wczoraj wpłynęła i to po południu, w związku z tym nie było czasu. Oprócz tego, że stwierdziłem wpływ, no to w związku z powyższym proszę też nie wymagać ode mnie jakichś tutaj takich działań, na które nie mogłem sobie pozwolić z braku chociażby czasowych. Dziękuję. Rozumiem, że jeszcze raz pana radny, proszę. Panie burmistrzu, ale to no, sprawa formalna, chodzi o zgodę. Te nagrania nie są tajne, także może byśmy załatwili taką prostą sprawę w prosty sposób. Panie radny, informuję, że zgłosił się pan formalnie, to i formalnie pan taką uzyska odpowiedź. Dziękuję. Jeszcze raz pan radny, proszę bardzo. Ja w takim razie będę czekał na tą odpowiedź. Chciałem tylko uspokoić te nagrania, powiem o co chodzi. Chodzi o to, że mieszkańcy się do mnie zwrócili z taką prośbą, no, żeby posłuchać, o czym debatujemy, jak to wygląda. Faktycznie kamera jest na sali, nie zawsze niestety filmy są puszczane. Także no, tak sobie pomyślałem, że jakbyśmy to umieścili w internecie, żeby mieszkańcy mogli również posłuchać, chociaż naszych obrad, to by było fajnie. I to tylko o to chodzi, także chciałem uspokoić, że to nie ma jakieś inne rzeczy, tylko chodzi o to, żeby to umieścić w internecie. Pan Burmistrz, proszę bardzo. Znaczy, szanowny panie, widzi pan, wniosek jaki pan napisał nic na ten temat nie mówi o umieszczaniu w internecie, tylko chce pan uzyskać taki, w związku z tym gdybym przed chwilą panu powiedział, że tak, to potem by mi pan powiedział, że nie prosił pan o to, o co prosiłem, tylko po to, żeby zawieszać w internecie. Przecież wszystko jest jawne i nikt do jawności nie ma żadnej sprawy, ale formalnie powinno być określone tak jak z zapytaniem, tak i w odpowiedzi działamy. Musimy pamiętać o stronie formalnej, to jest bardzo ważne, bo potem o tym różne rzeczy wychodzą, a ja nie chciałbym być szybszy niż potrzeba w podejmowaniu działań, które jakby nie zaskutkowały na razie żadnym działaniem oprócz przyjęcia pisma do urzędu. I oczywiście jak to jednak jest tutaj czas na to, by to uczynić. Sądzę, że nie wiem czy pan wie, byłem jednym z tych radnych poprzedniej kadencji, którzy domagali się zawieszania protokołów z posiedzeń sesji razem wtedy z panem radnym Michałem Jaskiem, panem ówczesnym radnym Grzegorzem Urbanikiem. I w końcu się to udało. Trochę trwało, ale wszyscy mają możliwość od tamtej kadencji te rzeczy oglądać i czytać. Sądzę, że jeśli będzie potrzeba, żeby to było zamieszczane w jakiś sposób w internecie, no to też są tutaj możliwości, albo niemożliwość, no musimy to po prostu zobaczyć, ale
Nie informował pan, że pan to będzie zawierzał w internecie, w związku z tym musimy jakby tutaj mieć jasność w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Widzę, radny jeszcze chce zabrać głos, proszę. Ja bardzo w takim razie dziękuję. Będę czekał. Oczywiście tutaj ten miesiąc nie ma żadnego znaczenia. Natomiast miałbym taki wniosek. Może byśmy pomyśleli o tym, żeby w salach obrad, na komisjach, na sesjach umieścić kamerę jakąś internetową. Nie są to drogie rzeczy i wtedy by mieszkańcy też mogli jakby na, że tak powiem, na co dzień mieli możliwość oglądania, słuchania. Także nie wiem, czy to... Stawiam taki wniosek formalny. Wniosek formalny, panie radny, pan chce się wstawia taki? Tak, no oczywiście. Żeby biuro rady zaopatrzyło się w kamerę. No nie wiem, jaki to jest koszt, ale to myślę, że za 500 zł można kupić jakąś kamerkę, czy za 1000, czy za 200. To nie są duże koszty. Wiem, że pieniążki mamy, także myślę, że się nikt nie wstydzi tutaj tych naszych obrad. Stawiam wniosek o umieszczanie, nagrywanie i umieszczanie może na stronie miasta. Myślę, że to też jest dobry taki przyczynek do promocji miasta, żeby mieszkańcy mieli jakby wgląd w te rzeczy. Także wniosek formalny o zakup kamery i nagrywanie komisji i sesji. Dlatego, że tak jak mówię, że sesje są teraz nagrywane, nie zawsze są niestety puszczane, natomiast komisje nie są nagrywane też przez portal. Może by było to dobre, żeby każda była umieszczana po prostu. Także wniosek formalny. Mogę, panie przewodniczący? Tak, proszę. Zanim oddałbym głos panu sekretarzowi, który by to chciał wypowiedzieć, ja przypomnę, że Rada Miejska ma swój budżet i radni mają możliwość składania wszelakich wniosków. Po stronie jakby takiej idei nie mam nic tutaj jakby naprzeciw, bo dla mnie jest oczywiste, że nie zobaczą, co mówi burmistrz, co mówią radni, jakie działania podejmują, czasami jak to wygląda na co dzień. Jeśli państwo takie pieniądze wyasygnujecie z budżecie rady, bo to jest wasz budżet, podejmiecie stosowne działania, to nie ma problemu. A tu jeszcze pan sekretarz. Proszę bardzo, panie sekretarzu. Szanowni państwo, panie radny, ja myślę, że najpierw należałoby zacząć od zmiany przepisów prawa, które pozwolą na coś takiego, czyli od zmiany statutu. Także myślę, że wniosek znów powinien trafić do komisji, która się zajmuje statutem. Nie wiem, czy pan nie doczytał statutu, czy pan nie wie. W chwili obecnej, w obecnym stanie prawnym, protokoły są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i mieszkańcy w ten sposób mają zapewniony dostęp, plus nagrywane są sesje Rady Miejskiej. Jeśli chodzi o pański wniosek, tutaj chciałbym dodać, że to, o co pan prosi, wiąże się oczywiście z dodatkowymi kosztami, jak chociażby utrzymanie odpowiedniego łącza internetowego. Jest to wydatek rzędu około 10 tysięcy złotych rocznie, ponieważ z tym problemem również borykamy się przy okazji kamery na placu Wolności, gdzie podjęliśmy decyzję, że jednak nie będziemy inwestować tych 10 tysięcy po to, żeby online na bieżąco płynnie można było ten obraz obserwować. Wiąże się to oczywiście z dodatkowymi inwestycjami w całą infrastrukturę, jak chociażby serwer, który będzie zapewniał również i przechowywanie tego, i udostępnianie tego. Zakup serwera jest to koszt rzędu około 15 tysięcy złotych, plus oczywiście oprogramowanie do udostępniania tego. No, jest to jakiś kolejny wydatek. Oczywiście wszystko to jest możliwe. Jesteśmy przed planowaniem budżetu i, że tak powiem, wszystko do budżetu można wpisać. Dziękuję. Pan radny jeszcze się zgłasza. Panie sekretarz, no może ja nie doczytałem, a pan chyba nie dosłuchał. Ja mówiłem o tym, żeby nagrywać sesję i umieszczać się w internecie. Może się niedokładnie wyraziłem, a pan jakby no, nie starał się zrozumieć. Chodzi o to, żeby nagrać kamerą i umieścić w internecie. To nie są koszty 10 tysięcy złotych, czy 15 tysięcy, czy 20. Tylko to jest koszt zakupu kamery i zgrania tego i umieszczenia w internecie. To są dużo mniejsze koszty. Natomiast myślę, że to są niewspółmierne koszty do tego, ile wynosi budżet na promocję miasta. A są to rzeczy jak najbardziej chyba służące promocji, pokazujące w jaki sposób. Ja myślę, że
To są tak prozaiczna rzecz. Myślę, że się nie mam czego wstydzić, przynajmniej tak mi się wydaje. Myślę, że mieszkańcy mają prawo wiedzieć. A ja powiem na marginesie tak, wpadłem na ten pomysł, może tak brzydko powiem. Tutaj chciałem podziękować pani radnej Pilarskiej, dlatego że przy okazji którejś z dyskusji pani Beata powiedziała, że jakby protokół nie oddaje tego, co było faktycznie na komisji, tam przy okazji komisji gospodarki. Natomiast no, atmosfera, jaka panowała, no, jedni odebrali, tak, drudzy, tak, prawda? Tam rozmawialiśmy, na przedostatnim, na ostatnim nie było. Rozmawialiśmy na temat akurat wypowiedzi, którą ja zacytowałem pana radnego Grzegorza. I wtedy pani Beata powiedziała, że no, atmosfera była taka, że się tam baliśmy, chyba wtedy było, prawda? Tak, no, była taka wypowiedź. Także ja powiem szczerze, że faktycznie, że być może, że te protokoły nie oddają jakby chwili, nie oddają emocji, które są na sali, a to też jest ważne. I mówię, mieszkańcy mają prawo wiedzieć, co się dzieje. Tym bardziej, że z tego, co pamiętam, zgodziliśmy się na nagrywanie bez żadnych problemów przez portal e-Głowno. Natomiast portal e-Głowno niestety często jest tak, że jest, znaczy niestety, no ja nie mam pretensji oczywiście, bo to jest prywatna sprawa pana prezesa, ale jednak się zdarza tak, że są sesje nagrywane albo nie są umieszczane w internecie. A miałem takie głosy, że chętnie by ludzie posłuchali, zobaczyli, jak to wygląda, zobaczyli, jak wygląda rządzenie. Nie każdy ma okazję przyjść na sesję, dlatego że sesje odbywają się przeważnie w godzinach pracy, a w internecie chętnie by to obejrzeli. Ja tylko dlatego to myślę, że to nie jest żaden problem, nie stoi nic na przeszkodzie. Koszt 1000 zł myślę, że jest do wyasygnowania. Także panie sekretarzu, jak pan czegoś nie zrozumie, to proszę dopytać, a nie od razu wchodzić w polemikę, takie niepotrzebne moim zdaniem. Dziękuję panie radny. Zanim oddam głos panu, bo muszę jeszcze prosić tak dwa słowa. Przypomnę, że wniosek formalny postawiam. Rozumiem. Dwa słowa powiem, proszę państwa. Rozpatrzeć się trzeba będzie w budżecie, jest końcówka roku. Mam też te pewne plany co do tego budżetu, więc to wszystko powinniśmy wziąć pod uwagę. Panie Sobela. Tak. Nie, dobrego nie ugryzie. I wobec tego rzeczywiście wniosek formalny, tak, ale szkoda, że pan uważa, no trzeba by to przedyskutować, mi się wydaje jeszcze, ale skoro pan, to trzeba będzie przegłosować. Dlatego jak mówię, sprawdzimy dokładnie, jak wygląda nasz budżet na obecny rok. Być może jest to temat na rok przyszły, na początek roku przyszłego, zobaczymy. Pan burmistrz się zgłasza, później pan radny Miaczek. Proszę państwa, ja sobie tutaj jedną rzecz przypomnieć. W samorządzie gminnym są dwa organy. Jest organ uchwałodawczy i wykonawczy. Organ uchwałodawczy składa się z 15 osób. Ta kwestia leży w zakresie organu uchwałodawczego. I jakiekolwiek tu wystąpienia wobec burmistrza jako organu wykonawczego są możliwe po zleceniu tego w jakiś tamkolwiek sposób do działania. Więc jeśli radni sobie życzą, to mogą zrobić wszystko, bo takie są uprawnienia. I prosiłbym, żeby tylko pan radny pamiętał, że takie wnioski należy składać do rady, z której pan jest członkiem, a nie do burmistrza, który może mieć na to jakby pozytywny stosunek, ale nic na razie więcej wykonać nie może. Przypomnę zaś, że to Rada Miejska uchwala budżet. Jeśli się panu jakikolwiek wielkość sum w określonych paragrafach, działach, rozdziałach nie podoba, to trzeba zmieniać w ramach kompetencji i uprawnień Rady Miejskiej. Jeśli Rada Miejska coś przegłosuje i dane sumy są, to burmistrz może coś zrobić albo nie. I tak jak nie mogłem na przykład rozpatrzeć rozstrzygnięcia przetargu pozytywnie na ulicę tutaj za szkołą numer 1, bo brakło pieniędzy, to nie mogę tego zrobić, póki nie ma przez Radę Miejską przyznanych pieniędzy. Więc tylko tyle bym prosił, a ja też będę zadowolony, jak ludzie popatrzą, jak działamy, jak to wygląda. Myślę, że każdy z nas może się tam czegoś wstydzić, a może się czegoś nie wstydzić. W związku z tym myślę, że to jest dobry pomysł, ale to mówię, no to jest kwestia
wewnętrzna Rady Miejskiej i określenia tego, co w zakresie finansowym na tą chwilę jest i co jest możliwe, jeśli chcecie Państwo, to przecież takie jest uprawnienie i nie to jakby nic do tego. Dziękuję. Zgłaszam się jeszcze Radny Michał Miasek. Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, ja powiem coś takiego. Ja zrozumiałem, że wniosek Pana Radnego Krzysztofa, no bo on użył słowa online i my tutaj też zrozumieliśmy, że online to znaczy, że na żelaz. No być może nie świadomie, ale to tak zrozumieliśmy. Ja pracuję w Urzędzie Marszałkowskim, mam do czynienia. Jest na bieżąco, może to miałem na myśli, to też jest na żywo. No, ale na to też jest on. No, ale proszę, nie proszę pozwolić powiedzieć. Sesje sejmiku województwa łódzkiego właśnie są transmitowane online w internecie, można wyjść na stronę internetową, ale wiem, że wiązało się to z dosyć znacznymi wydatkami i bieżącymi wydatkami związanymi z tą. Z tym projektem. I ja mam propozycję taką, żeby, znaczy to jest taki, no, można też pan wniosek albo wniosek trochę mniej daleko idący, żeby sprawę skierować na komisję, omówić tam wszystkie za i przeciw. Myślę, że nikt z nas nie jest za tym, żeby utajniać, a wręcz przeciwnie. Wszyscy jesteśmy za tym tutaj, żeby upubliczniać na posiedzenia pewną komisję, mogą być jakiejś sesji. Niemniej jednak, żeby nie robić tego na hura, tak jak pan sekretarz mówił, troszeczkę no, uprzedził moją wypowiedź w zakresie kosztów i pewnych problemów technicznych związanych z takimi transmisjami, ale żeby skierować sprawę na komisję, jeżeli potrzeba zmienić statut, przecież no, nasza kadencja dobiega końca, być może będzie to pewien taki czynnik, który przyspieszy modyfikację naszego statutu, którą już planujemy od dłuższego czasu i to też będzie taki impuls, który to przyspieszy i załatwimy sprawę kompleksową. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni, że pan wniosek formalny, ale jeszcze się zgłasza pan Krzysztof. To ja powiem tak, że ja się przychylam do tego, co pan Jacek powiedział i jeżeli chodzi o transmisję online, oczywiście, że świetnie, że to stanie na komisji i być może, że w ten sposób byśmy to załatwili. Natomiast ja postawiłem wniosek o kupienie kamerki internetowej za parę groszy i nagrywanie sesji i umieszczanie w internecie. Co jakby nie ma tutaj związku, dlatego że jak najbardziej, ja się cieszę, jeżeli taki wniosek jest postawiony, to niech on przyjdzie. Być może, że wyasygnujemy faktycznie w przyszłym rocznym budżecie pieniądze na to, żeby transmisję. Natomiast być może ja niedokładnie się wyraziłem i nie chodziło dzisiaj o transmisję, tylko o to, żeby sobie kamerka stała, czy była gdzieś tam zawieszona, tak jak to jest w innych miastach i w innych gminach, bo często tak się to odbywa. I żeby umieszczać te nagrania w internecie. Dziękuję. Powiem jeszcze. Jeszcze koleżanka radna Bartka Pilarska, proszę. Bardzo dziękuję. Ja w kwestii może takiego przypomnienia, ponieważ na początku naszej kadencji ja stawiałam taki wniosek właśnie, żeby w ramach no, udoskonalenia strony internetowej, jeszcze zanim ta strona przyjęła taki kształt jak obecnie, strona miejska oczywiście, mój wniosek był taki, żeby właśnie zakupić kamerę, ale nie internetową, tylko kamerę do nagrywania tutaj sesji i umieszczać właśnie posiedzenia, ale no po prostu mieliśmy ważniejsze, że tak powiem, wydatki, dlatego temat upadł, ale jest otwarty. Dziękuję bardzo. Jeszcze radny, bardzo proszę, radny Tomasz Rzeźniak. Dziękuję Panie Przewodniczący. No ja mam, proszę Państwa, teraz dylemat. Pan sekretarz powiedział, że prawo nam nie zezwala na takie... No właśnie, czy zezwala, czy... Z komisji w internecie. Proszę Państwa, ponieważ tutaj... Ja jeszcze pozwolę sobie... Pani mecenas, czy Pani jest w stanie nam rozstrzygnąć ten problem? W tym momencie, czy nam prawo zezwala, czy nie zezwala? Jawne, w związku z tym moim zdaniem można umieszczać w internecie takie
transmisje, takie filmy z posiedzeń Rady. Aczkolwiek, gdybyście Państwo dali mi 2 minuty, mogłabym podać podstawę prawną do takich wniosków. Dobrze, bardzo proszę, w międzyczasie Pan Sekretarz się zgłasza jeszcze. Bardzo proszę, Panie Sekretarz. Proszę Państwa, otóż ja nie chciałbym być zrozumiany przez Państwa, że jestem przeciwny transparentności czy udostępniania czegokolwiek i gdziekolwiek. To, że mówiłem, że prawo nam na to nie zezwala, miałem na myśli, iż nie ma takich zapisów w statucie, a jest to dokument, który zapewnia jakby szczególny dostęp do pewnych informacji, tak? Ponieważ żadna ustawa tego nie określa. W statucie jest napisane, iż sesje Rady Miejskiej są nagrywane i sporządza się z nich protokół. Natomiast co do komisji jest napisane, iż z komisji sporządza się protokół. Tak więc, mówiąc to, miałem na myśli, iż jeśli Państwo podejmujecie decyzję, iż każda komisja, każda sesja jest nagrywana i jest dostęp do tej informacji mieszkańcom zapewniany dodatkowo, to może warto by było to wpisać po prostu do statutu, który jest aktualnie tworzony, żeby jak najbardziej był zgodny ze stanem faktycznym. Panie Radny, widzę Pański uśmieszek. Przed chwilą mnie Pan oskarżył, że czegoś nie zrozumiałem. Okazało się, że pozostali też nie zrozumieli. Dziękuję. Dziękuję. Teraz zgłaszała się przewodnicząca Magda Szajder. Bardzo proszę. Proszę Państwa, może tak, zbliża się 15, to po pierwsze, ale Panie Sekretarzu, no przecież jest ustawa o dostępie do wszystkich posiedzeń organów publicznych, jest jawna, można nagrywać, można notować, natomiast jeżeli chodzi o, jest to akt wyższego rzędu, natomiast statut jest aktem szczegółowym i po prostu no myślę, że o ustawie myślmy najpierw, a o statucie w drugim rzędzie. Dziękuję. Następna w kolejności zgłaszała się Barzanka Radkowiarska. Dziękuję bardzo. Widzę, że dyskusja zamiast się zamyka, że ona się rozwija i nabiera tempa. Ja postaram się bardzo króciutko powiedzieć o takiej sprawie, bo my tu wszyscy hura i chcemy, żeby wszystko było jawne i transparentne i oczywiście jak najbardziej, ale proszę Państwa, właśnie ta ustawa, na którą powołuje się Pani Wiceprzewodnicząca, ona tak do końca nie pokazuje tego, że my mamy wszystko mieć na wierzchu, że tak powiem kolokwialnie. Niektóre sprawy wręcz przeciwnie musimy chronić i ja chciałabym tutaj jedno tylko słowo. Nie możemy umieszczać wszystkich posiedzeń z każdej komisji w internecie. A to dlatego, drodzy Państwo, że na przykład Komisja Spraw Obywatelskich jest szczególną komisją. Są dane osobowe, są nawet życiowe sytuacje ludzi, którzy przychodzą z różnymi kłopotami. Myśmy na ten temat już rozmawiali na Komisji Spraw Obywatelskich nieraz i mieliśmy dylemat właśnie, co zrobić, czy każdy może wejść, bo też wiemy, że każdy mieszkaniec może wejść na komisję w każdej chwili. Było to rozpatrywane, rozmawialiśmy. Także trzeba się troszeczkę zastanowić, co mogłoby być upublicznione, bo jednak czasem jeden przepis wyklucza drugi. Także tu apeluję o zdrowy rozsądek i po prostu faktycznie zastanowienie się, przemyślenie tego, co my chcemy zrobić, żeby czasem nie zrobić, no, nie w tę stronę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ponieważ jest godzina 15, ja widzę podniesione ręce. Dobrze. Proszę mi dać dokończyć. Nie wiem, czy Pan chce się powiedzieć, Panie Radny, czy wniosek formalny przegłosować. Ja wiem, że muszę go przegłosować. Ja wiem. Wniosek formalny, pas, tego przegłosować, ale nie wiem, czy Pan się zgłasza do wypowiedzi. No nie, Krzysztof. Pan się spytał, to bym powiedział. Ale już mówimy tak długo, że a jest godzina 15 minut. Ale myślę, że 1,5 godziny sesja to nie jest jakaś tego świata. Jest godzina 15 i są mieszkańcy. Chcę oddać głos mieszkańcom. Przyszli prawdopodobnie specjalnie na tą godzinę. Ale proszę Państwa, wniosek formalny został zgłoszony, więc tutaj w tym momencie ten wniosek formalny... Chce Pan jeszcze przed wnioskiem formalnym coś jeszcze dodać? Czy... Może go uspokoić. W Pani wniosku formalnego? Proszę. Tak. Ja jeszcze tylko powiem tak, no nie wiedziałem, że takie emocje to wszystko wzbudzi. Natomiast jeżeli no z jakichś powodów miasta nie będzie stać na 100 zł na kamerę czy na 500 zł, to ja deklaruję, że od następnej sesji, od następnej komisji wstawię tutaj kamerę i będę to nagrywał, no ale to chciałem, żeby to była jakaś
jakaś wola Rady i żeby, żebyśmy to wspólnie zrobili. Przecież to nie jest żaden problem. Mogę wchodzić na sesję, na komisję, przecież mogę nagrywać. Proszę to Państwa, nie są tajne rzeczy. Rozumiem oczywiście, że tak. Rozumiem to wszystko. Jeszcze Pan Burmistrz i przechodzimy do głosowania wniosku formalnego. Proszę Państwa, to wypowiedzi Pana Burmistrza. Proszę bardzo. Proszę Państwa, ja jestem za i jeszcze raz uważam, za taką formułą, żeby była jawność aż do góry. Bo ja nie mam się czego wstydzić i w związku z powyższym jestem za. Tylko przypomnę jeszcze raz. Jestem teraz dostałem zaproszenie na obrady sesji. Mam obowiązek na podstawie statutu się tutaj pojawiać, ale jestem osobnym organem i w związku z powyższym powinno być również, nie wiem, czy sobie Państwo przypominacie, nie dlatego, że akurat mam taką złą wolę, tylko że zdarzały się spotkania, do Was mieszkańcy przychodzą i jest to wszystko nakręcane. Ale do mnie mieszkańcy przychodzą, a potem mówią, że burmistrz powiedział to, nie powiedział to czy tamto. To może określicie również formułę, na przykład jeśli do mnie przychodzi mieszkaniec, w jaki sposób ma być rejestrowana to spotkanie, bo też przychodzą do organu gminy. I mnie nie chodzi o to, żeby ludzi, nie wiem, nagrywać, zrobić kukur, tylko problem chodzi o to, że potem spotykam się również z zastrzeżeniami, że kiedy jasno określiłem, co mogę, co nie mogę, a mieszkaniec na przykład są tacy, że i tak stwierdza, że on co usłyszał, co innego. Ja to rozumiem. W związku z powyższym to jest jakby tu kwestia formalno-prawna, a druga sprawa to jest taka, jeśli będziemy nakręcali, pewnie wszyscy będziemy zadowoleni, bo każdy wtedy będzie mógł pokazać, co mówi, jak się zachowuje, bo litera na protokole to jest martwa i beznamiętna, a czasami wiemy, że namiętności biorą górę, więc nawet ze względu na to, żeby ludzie mogli zobaczyć, jak to wygląda, jest to możliwe. Także ja jestem za, ale to jest obrady są Rady Miejskiej, wy jesteście Państwo członkami Rady Miejskiej i myślę, że dajcie sobie szansę, jak tam dwa dni czy ileś będziecie dyskutować, to nic się nie stanie, a ja jestem gotów wykonać takie polecenie i ze strony Rady Miejskiej, by to zadziałało, bo to chyba wszystkim nam zrobi dobrze pokazanie takie jawne funkcjonowania samorządu miejskiego. Dziękuję bardzo, ponieważ jeszcze zostało pytanie zadane pani mecenas, no to jeszcze pani mecenas, jeżeli jest w tym momencie odpowiedzieć, to proszę i przechodzimy do głosowania. Panu sekretarzowi. Złączone? To kwestia reguluje ustawa o dostępie informacji publicznej i tak jak powiedziałam wcześniej, jest taka możliwość, prawo udostępnia taką możliwość, żeby transmisje filmowe zostały udostępnione na stronie internetowej, tak z posiedzenia sesji Rady, jak i komisji. Dziękuję bardzo za wykładnię prawną. Wobec tego, Panie Krzysztofie, proszę precyzować jeszcze raz wniosek formalny, który będziemy głosować. Stawiam wniosek o zakupienie kamery, nagrywanie sesji komisji i umieszczanie tego w internecie. Jeżeli chodzi o rodzaj kamery, no to tutaj zostawiam to do dyskusji, nie znam się na tym. Myślę, że się zgadzam z nagrywaniem naszej komisji. Proszę Państwa, wniosek formalny. No proszę bardzo, jeszcze raz na widocznie w sprawie formalnej. Tak, ja może nie tyle w formalnej, co w technicznej. To nie jest tak, że to jest zakup kamery. Kamery internetowe są w kwocie 25 zł. Nawet można już kupić. Natomiast to jest cała procedura, że tak powiem, techniczna, światłowody i tak dalej, przesyłanie danych strumieniowe. To nie jest tak, że my sobie postawimy kamerę i to będzie działało. To po prostu dlatego no, przemyślmy naprawdę te koszty, bo jeżeli to miałoby kosztować dużo. Każdy się wypowie w prawie w momencie głosowania. Uważam, że w tym momencie. Panie Przewodniczący, jeszcze raz mogę? Bardzo proszę. Jak to mam ułatwić? Szanowni Państwo, sytuacja jest taka. Wy jesteście radnymi, jest Was 15. Ja też o tym mówiłem przy okazji spotkań z mieszkańcami, że łatwo podjąć decyzję, tylko potem będzie sytuacja taka. Przyjdzie do mnie do wykonania, zrób to. A ja wtedy się zadam pytanie, nie dlatego, że jestem niechętny do jakiejkolwiek jawności, bo jestem za nią, bo na tym wydaje mi się, ja też zyskuję, nawet, że każdy może pokazać, pan mówił to, czy tamto, czy siamto. Ale
Wtedy się zapytam, a jak to robić na komisji takiej, a jak to robić na siakiej, albo owakiej? Albo co, to ma stać tu, wisieć w tym miejscu, czy tam? A więc sądzę, że dobrą rzeczą, proszę pana radnego o to, żeby jak gdyby zostawił tą sprawę do przekazania swojemu organowi na komisjach, żebyście państwo mogli tutaj, my postaramy się jakiś specjalistów w tym zakresie, jak to uczynić, no bo co, ktoś będzie chodził, nakręcał. Bo jeśli widzę, że ta kamera się na przykład przekręca kto co mówi, no to może trzeba będzie ustawić pracownika, który też będzie chodził i nakręcał. No a w każdym razie, żebyśmy na przykład na następnej sesji taką decyzję podjęli, to się przecież nic nie stanie, chwila rozwagi i chyba będzie dobrze. Dziękuję. Wnioskodawca chciał jeszcze zabrać głos, proszę bardzo. Ja może tak po raz ostatni powiem tak. Dyskutowaliśmy tutaj dzisiaj też o przesunięciu różnych pieniędzy, 450 tysięcy i takiej dyskusji te sumy nie wywoływały. Są to sprawy techniczne, ja nie widzę problemu. No, są kamery w innych urzędach, przepraszam, w innych miastach, w innych gminach to funkcjonuje. Ja nie sądzę, żeby to był straszny problem techniczny, więc ja dzisiaj stawiam wniosek formalny o takie coś na prośbę mieszkańców, którzy mnie o to prosili, na swój wniosek oczywiście też. Jest to dosyć prosta technicznie sprawa. Nie mówimy o przebudowie ulicy, przebudowie parku, placu, tylko o zakupie kamery i umieszczanie w internecie nagrań. Ja moim zdaniem mieszkańcom się to należy. Nie są to duże koszty. Nie wiem, czy to jest 1000 zł, czy to jest 500 zł na tą chwilę, ale nie sądzę, żebyśmy na komisji gospodarki dyskutowali na temat typu kamery, która ma być kupiona. Jeżeli są... Dziękuję naprawdę, dziękuję bardzo. Panie radny, chciałem tylko przypomnieć, że na temat tego, że nie rozmawiamy na temat 455 tysięcy, dlatego rozmawialiśmy na komisji, panie radny, na ten temat i dosyć intensywnie chyba. No. Każdy wiedział, o co chodzi, wszyscy byli za. Więc trudno, żeby tutaj debatować jeszcze raz na ten temat. A to jest temat nowy. To jest temat nowy. Ale nie jako wniosek formalny. Proszę państwa, ucinam w tym momencie. Bardzo proszę, jeszcze raz Darek i głosujemy. Znaczy ja chcę powiedzieć jedną taką rzecz. Skoro pani radca prawny powiedziała, że prawo zezwala na to, żeby coś takiego zafunkcjonowało, no to myślę, że tutaj unikamy po prostu dyskusji. Możemy unikać dyskusji na temat tego, czy zmianę w statucie robić, czy nie robić i tak dalej. Możemy sobie w statucie umieścić, ale jeżeli nie potrzeba, no to niech będzie to zgodne z ustawą Urzędu Wyższego. Tak samo ja przy okazji wątpliwości brałem tego tutaj rozdział, dlatego że zakładając, że będzie wszystko się działo zgodnie z prawem, to będzie przestrzegana przy okazji tych wszystkich potencjalnych transmisji ochrona danych osobowych osób, które po prostu będą fragmenty i wystarczy, że będziemy przestrzegać tego prawa i wszystko będzie sobie dobrze chodzić. Proszę państwa, przestrzegajmy również prawa i czasu mieszkańców, porządku naszej sesji. Są mieszkańcy, pewnie są, którzy chcą zabrać głos. Dlatego w tym momencie ucinamy już wszelkiego rodzaju pytania, dywagacje. Przechodzimy do głosowania wniosku formalnego złożonego przez radnego Krzysztofa w sprawie zakupu kamery i nagrywania i umieszczania w internecie obrad sesji i komisji. Proszę państwa, to jest tylko podjęcie uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy. Kto jest przeciwny? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto się wstrzymał od głosu? Proszę sprawdzić głosowanie. Podzieliło się. Proszę państwa. Tak,
Proszę Państwa, ogłaszam wynik głosowania. Ogłaszam wynik głosowania wniosku formalnego. 3 osoby za, 6 przeciw, 4 się wstrzymały. Obecnie na sali znajduje się 13 radnych. Na sali wniosek formalny został odrzucony. W tym momencie przegłosujemy wniosek drugi w tej samej sprawie radnego Michała Miaszka i proszę o sprecyzowanie tego wniosku przez radnego. Proszę. Tak, mój wniosek dotyczy skierowania do prac komisji sprawy rejestrowania i publikowania posiedzeń zarówno rady, jak i komisji, aby komisje wypracowały szczegóły związane z tym publikowaniem. Dziękuję bardzo. Mówiąc krótko, odłożenie sprawy do komisji. W tej samej sprawie, tak? Nagrywanie. To jest wniosek kolegi Jaszka Michała. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Jednogłośnie 13 radnych za tym wnioskiem. Dziękuję bardzo. W tym momencie bardzo przepraszam, nie przerwa, tylko mieszkańcy miasta, ponieważ mogę tylko przeprosić za opóźnienie. Niestety wynikło to tak dosyć na żywo, więc bardzo proszę mieszkańców o zabranie głosu. Zgłasza się mieszkaniec, proszę do mikrofonu podać swoją podność, imię i nazwisko i swój problem. Proszę bardzo. Witam szanowną radę, szanownego pana burmistrza, wiceburmistrza. Ja przychodzę, nazywam się Więcek Michał i przychodzę z takim zapytaniem, bo wiosną starałem się o wykup i dzierżawę działek na Bielawskiej numer 6 moja. Jest po prostu tam, działka moja jest numer 202, chodziło o 201 i działkę 200. Jedną wykupiłem już i chodzi mi teraz o wydzierżawienie wieczyste tej następnej, tej trzeciej działki. Ostatnio na Radzie byłem wiosną i zgodziła się Rada na to, żeby po prostu to w dzierżawę wziąć, żeby połączyć te trzy działki razem. I chciałem się po prostu dowiedzieć, czy coś na ten temat wiadomo. Dziękuję bardzo. Wobec tego myślę, że pan burmistrz ewentualnie pracownik odpowie panu. Jeżeli ta sprawa jest znana w tej chwili, czy jeśli mogę, to jeśli pan kierownik Olejniczak mógłby odpowiedzieć, to poprosimy, a jeśli byłyby jakieś tam problemy z dokumentacją czy pamięcią, bo to ewentualnie udzielimy pisemnej odpowiedzi, ale panie kierowniku, może pan odpowiedzieć teraz w tej chwili? Jaki jest etap sprawy? Szanowni Państwo, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej sprzedaliśmy panu działkę bez przetargu na powiększenie posiadanej przez tegoż pana nieruchomości. No, była to działeczka, powiedzmy, która nie nadawała się do samodzielnego zagospodarowania i tylko takie nieruchomości mogą być sprzedane bez przetargu. Jeśli chodzi o działkę sąsiednią, to ta może być zabudowana i tylko może być zbyta w drodze przetargu. Tak jest moje zdanie. Jeśli chodzi o dzierżawę, to ja żadnego wniosku nie widziałem na oczy. O wydzierżawienie tego gruntu. To tyle mogę dzisiaj powiedzieć, więcej. Dziękuję. Nic jeszcze raz. Nie wiadomo w sprawie. Jeszcze raz pan Michał Więcek, zgłasza się, proszę. Z tego, co ja pamiętam, to dawałem tutaj na radę papiery. Było wszystko podania też do pana burmistrza, do kierownika rady tutaj składałem podania i było wyszczególnione wykup i dzierżawa tej następnej. A z tego, co ja się orientuję, to tamta działka, no nie wiem, bo tak, troje z nas będzie miało tam wjazdy z ulicy przez tą działkę, więc ja nie wiem, jak można ją sprzedać, jeżeli my nie będziemy mogli się dostać do naszych działek. Ktoś to kupi, zagrodzi i my będziemy, no nie wiem, skakać przez płot. Jak ja dobrze pamiętam, rzeczywiście na Komisji Gospodarki i Budżetu sprawa pana była poruszana, pan był na komisji i rzeczywiście to powinno się na komisjach odbywać, a nie na sesji. Ale
rzeczywiście pan występował z wnioskiem o wydzierżawienie tego pasa drogowego w nas właściwie, żeby to pana wydzierżawić, a sprzedać, prawda? Tak. Rzeczywiście była pozytywna opinia, no ale wie pan co, to w tej chwili podejrzewam, że to trudno będzie może dotrzeć do tych materiałów, jak to, gdzie to po prostu jest w tej chwili. Myślę, że temat jest zapodany, pan kierownik geodezji wie o co chodzi, pan burmistrz sprawę w tym momencie pan no, przypomniał wszystkim nam i to w najbliższej, sądzę, okresie zostanie załatwiona. Dobrze, to będę się kontaktował. Ja tak, rozmawiałem z dwójką tamtych właścicieli posesji. No i nikt by nie był za tym, żeby to ktoś kupił, bo po prostu, no, jak my właśnie się dostaniemy, jeżeli coś, to ja po prostu nie wiem, albo ich na następną sesję, czy tutaj zwołam, po prostu, żebyśmy się razem wypowiedzieli, no bo to nie można też tak nas zagrozić. Ktoś wykupi i co? Dziękuję. Jeszcze tutaj panie radna. Jeszcze słowo chciałam powiedzieć, bo ja byłam akurat na tej komisji, tylko że ja nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, czy pan wtedy mówił, że wydzierżawiając ten pas udostępni pan wszystkim mieszkańcom drogę dojazdową, tak? Że to się umówiliście w ten sposób. Po prostu chodzi o to, żebym ja to wydzierżawił, my sobie w trójkę postawimy tam bramę wjazdową, żeby po prostu tam nikt inny nie wjeżdżał, tylko my, nasza trójka. Także myślę, że temat jest po prostu jeszcze przypomniany i sądzę, że nie w takim czasie będzie jakaś decyzja. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jeszcze mieszkańcy miasta chcieliby zadać jakieś pytania? Bardzo proszę. Mikrofon, proszę na mieszkańca. Proszę się przedstawić. Dzień dobry, moje nazwisko Jan Żywoński. Ja co prawda postaram się za dużo nie powiedzieć, mam tylko takich kilka pytań. Z tego co się orientuję, to państwo przygotowujecie się do częściowej zmiany planu zagospodarowania, prawda? I co prawda długo to trwa, jest to obiecane już nam mieszkańcom, że to będzie zrobione. Ja również jestem zainteresowany zmianą, częściową zmianą zagospodarowania planu Placu Wolności, obrębu Placu Wolności, ze względu na to, że tam poprzedni plan pewnych budowli nie dopuszcza i przymieszam się do dalszej rozbudowy. Teraz kwestia jest tego typu. Chciałbym zadać pytanie, kiedy państwo podejmiecie jakąkolwiek uchwałę o zmianie, bo studium z tego co wiem, to już jest spory czas zrobiony. Jeżeli będziemy tak przeciągać, prawda, to następną budowę, nie wiem czy w tej dziesięciolatce po prostu będę starał się pobudować. Nie wiem czy zdążę przede wszystkim. To jest pierwszy problem. Drugi problem to jest, państwo posiadacie jako Urząd Miasta działkę przy Placu Wolności. Jest to działka pomiędzy Plac Wolności 16 a 18 bodajże. Jest to działka wydzierżawiona przez pana, jak dobrze pamiętam, przez pana Milczarka. Stoi tam kiosk drewniany. O ten kiosk drewniany wielokrotnie się dopytywałem. Co dalej? Skoro państwo dzierżawicie ten kiosk, to chciałbym zadać takie pytanie, czy za ten kiosk jest płacony podatek dzierżawy i podatek od działalności gospodarczej. Czyli jeżeli ktoś dzierżawi od państwa grunt na działalność gospodarczą, czy za ten kawałek jest płacony podatek od działalności gospodarczej, czyli nie wiem, tam jest około 20 zł za metr kwadratowy. Ponieważ no, dziwi mnie to, że ileś lat stoi budynek, drewniana buda, nie jest to żadna atrakcja przy przebudowie obecnej Placu Wolności, to nie jest żadna atrakcja. Stoi to puste, jest to w tej chwili do wydzierżawienia. Państwo wydzierżawiacie kawałek również swojego gruntu przy Placu Wolności. Stawiamy tam nieruchomość taka jaka jest, a przecież można
tą nieruchomość, która jest w tej chwili postawiona w parku, było postawić w miejscu, w którym, że tak powiem, może by polepszyło, że tak powiem, wizerunek miasta. Następne pytanie to jest moje takie, skoro miasto nie ma pieniędzy na wiele inwestycji, a nie ma, pozyskujecie Państwo środki ze sprzedaży, to moja propozycja jest taka, że może byście Państwo podjęli uchwałę, nie wiem, decyzję jakąś i sprzedali. Ja może by stanął również do przetargu. Jestem zainteresowany, jest. Sprawa będzie prosta. Będziecie Państwo mieli tak. Podatek od działalności gospodarczej, podatek od nieruchomości i to przyniesie Państwu, że tak powiem, podwójną korzyść, potrójną korzyść. Pierwsza korzyść to jest tak. Podatek od nieruchomości, podatek od działalności gospodarczej, pieniądze, które Państwo uzyskacie z przetargu i nie będziecie Państwo musieli inwestować w tą nieruchomość, która jeszcze pochłonie sporo pieniędzy. Następne moje pytanie to jest takie. Jak zwiększyć drążność miasta? Chodzi mi cały czas o ulicę Dworską. Jeżeli mamy, a mamy ileś osób w urzędzie, dobrze by było, żebyśmy znaleźli taką osobę, która napisała porządny wniosek. Zrobilibyśmy ruch melioracyjny, który jest nie do końca zakryty. Przeciągnęli ruch do ulicy Młynarskiej, bo przy Młynarskiej już takie dreny już są, bo parking jest postawiony na takim rowie. Udrążnilibyśmy miasto, udrążnilibyśmy tak. Już do Urzędu Miasta można by było się udać jak drogą Młynarską, tak drogą Dworską. Powstałby kawałek skwerku, można byśmy w tym momencie mogli ładne lampy zrobić, połączyć planowany parking, który jest planowany między Placem Wolności a parkingiem. I stworzyłby się mniejszy problem z parkowaniem. Ulica by była nie do końca przejezdna całkowicie, byłaby to ślepa ulica, ale prawo-lewo. Po prawej i lewej stronie można by było stworzyć miejsca parkingowe. Czyli miasto by w tym momencie miało lepszy wizerunek, bo przy przejściu 150 metrów można dostać szoku. No, jak to wygląda, co prawda jest w tej chwili tam usunięte są krzaki. Działki przy Placu Wolności mają dostęp również od ulicy Dworskiej. I byśmy mieli dobrze skomunikowaną tą część po prostu miasta. To miałem tyle co. Dziękuję bardzo. Pytań było wiele. Panie Burmistrzu, czy może Pan odpowiedzieć na te pytania? Znaczy, myślę po pierwsze tak, że Pan Wrański był u mnie we wtorek i jak chciał przyjść do mnie uzyskać pytania, to zadawał mi, my rozmawialiśmy. Jak przyszedł na Radę Miejską, to pewnie zwrócił się do Państwa i tyle. Co zaś, no więc to jest kwestia odpowiadania przez Radę Miejską. Ja zaś w zakresie pewnych spraw, załóżmy, możemy mieć pewnego rodzaju inne koncepcje, ale powiem tak, jeśli mamy ulicę Dworską, to pamiętajmy, że my między ulicą, znaczy Dworska idzie również dolinką rzeki Brzuśni. W związku z powyższym, jak się wyjeżdża z Dworku teraz i w lewo pojedziemy Dworską, jedziemy pod górkę, ale jak prawo, to również jedziemy co prawda mniejszą, ale też pod górkę. W związku z tym tu jest kwestia pewnych spadów, tego rogu i tak dalej. Być może trzeba byłoby po prostu podnieść większe koszty niż sam rów przeprowadzić, bo gdyby rzeczywiście tylko było do łatwe urządzenie, nie byłoby problemu. Co zaś kwestii dotyczy miejsc parkingowych, okazuje się, że miejsca parkingowe w wyniku nowego usytuowania czy rozwiązania na placu Wolności są w miarę mobilne, a budowa tejże ulicy Wąskiej, która na ten rok została przełożona, znaczy została wycofana, to
i może być robione następny, no to pozwoli na kolejne etapowe działania. Myślę sobie też, że pan Janusz Woloński ma koncepcję na tą część miasta, ale pewnie jakby przyszli inni mieszkańcy, mieli chwilę czasu i by mieli koncepcję na inną część miasta, no to jest kwestia potem wyboru, bo ja tak odczuwam pewien taki taką sugestię, no, nie myślicie, nie robicie, myślimy, robimy, tylko problem jest taki, że pan o swoich finansach i swoich inwestycjach decyduje sam, jak pan tam uważa, a my mamy gro wniosków, które potem jest ich o tyle więcej, a finansowo jest rzeczywiście mniej pieniędzy, żeby je zrealizować. W związku z tym zawsze wybór tych inwestycji, tego, co chcemy zrobić i w jaki sposób chcemy zrobić, jest pewnego rodzaju wyborem spośród wielu i wyborem zawsze w takim niedoborze finansowym. I o tym też warto pamiętać. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze tam był ten temat, ale nie wiem, czy to w tej chwili można odpowiedzieć w sprawie tego kiosku po panu. Ja jeszcze może, ponieważ ja za bardzo nie zrozumiałem pana burmistrza, mi chodzi o Dworską do ulicy Młynarskiej. I tam nie widzę żadnych tak potężnych kosztów, ponieważ część tego rowu melioracyjnego, który jest odprowadzeniem, jest przy kościele. Przy kościele jest część tego rowu zasypana. To jest na odcinku dosłownie 150-200 metrów. To nie jest zbyt duży koszt, gdzie powstałaby tam atrakcyjna ulica. Atrakcyjne miejsca parkowania, drążność, można by było z drugiej strony automatycznie się dostać do urzędu, prawda? To można na to napisać dobry wniosek. Podejrzewam, że jeżeli będzie dobrze dopisane i Unia do takiego czegoś dołożyłaby pieniądze. To nie jest zbyt, wydaje mi się, problemowe. A wracając do tego, że burmistrz w tym momencie mówi, że każdy mieszkaniec mógłby przyjść i mówić o swoich problemach, więc ja przyszedłem, mówię o problemach nie swoich, tylko o problemach mieszkańców. I jeżeli przyjdą mieszkańcy na radę i będą zgłaszali jakieś wnioski, to ja nie mam nic przeciwko temu. Tu chodzi tylko w tym momencie o to, żebyśmy zadbali o kawałek ulicy Dworskiej, która w przyszłości by naprawdę, no kiedyś pamiętam, jak powstawał parking przy ulicy Swoboda, ile ludzi miało, że tak powiem, sprzeciwy przeciwko temu, a w tej chwili parking jest salutki, zapchany i wszyscy są zadowoleni, wszyscy są szczęśliwi, że jest miejsce do parkowania. A wracając do ulicy Dworskiej, to jak Państwo nie macie pieniążków, to czy mnie wzrok nie myli, postawiliście Państwo tam słupki, gdzie były wydane pieniądze. Wydane pieniądze były, została zasiana trawa. Fajnie by było, gdybyśmy ten sam kawałek zagospodarowali częściowo kostką i stworzyli miejsca parkingowe, nie wydawając pieniążków na te słupki. Szanowny Panie, jeśli jesteśmy przy okazji ulicy Dworskiej, to obserwujesz, że ten parking, który tam funkcjonuje przy parku, to jest na terenie parafii. W związku z powyższym, to są tereny należące do parafii i trzeba o tym pamiętać, że ktokolwiek nie może robić inwestycji na terenach nie jego będących własnością. Jest przewidywalne, ale nie pan, teraz, ja, panie, teraz chciałbym panu powiedzieć, ale jeśli pan chce ze mną rozmawiać, zapraszam do mnie, zawsze możemy podyskutować. Ja chcę powiedzieć taką rzecz. Jest przewidywany projekt uchwały o sprzedaży terenu naprzeciwko urzędu, gdzie się znajduje ten sklep nie wiadomo co, bo ten budynek jest po prostu tak naprawdę jedyne, co się nadaje, to go rozebrać. Miasto nie może, nie widzę sensu, żeby samo wydawało pieniądze na to, by móc tam cokolwiek zrobić, albo nawet zbudować. Po co? W związku z tym pojawiają się też inni mieszkańcy. Każdy, jak to do nas przychodzi, to zawsze mówi w imieniu mieszkańców. Chciałbym przypomnieć, że ja też mam uprawnienie mówić w imieniu mieszkańców i radziłbym też wszystkim, żebyśmy o tym pamiętali, bo radni też mają prawo mówić w imieniu mieszkańców. A co mieszkaniec, to inna opinia.
związku z powyższym jest przygotowywany projekt uchwały, tylko się zastanawiamy, jaki teren na to, bo zwrócili się do nas oferenci, żeby to, co jest teraz tym budynkiem naprzeciwko urzędu plus fragment parkingu, sprzedać. A jednocześnie to spowodowałoby możliwość być może połączenia się do ulicy Wąskiej od tyłu, czyli tam nad tym rowem. To jest kwestia przepracowania projektu, czy też znalezienia takiego rozwiązania, które byłoby najrozsądniejsze. Istnieje również możliwość odebrania na rzecz miasta jego własnych terenów, które znajdują się między ulicą Zgierską a Urzędem Miejskim, w związku z czym bliżej na przykład rzeki również można by było urządzić miejsca parkingowe. Co do zadowolenia na ulicy przy Spółdzielni Gorsyciarskiej parkingu, ludzie są, powiem tak, niezadowoleni, bo nie mogą parkować, bo jest za mało miejsc parkingowych. Ja nawet miałem takie zapytanie na zakładce, zapytaj burmistrza, czy czasem tam parkometru nie postawić, żeby się była większa mobilność i być może tu też zapytam Rady Miejskiej, czy w tą stronę chcę pójść. Co do budynków przy tym parku, przypomnę tylko, że Państwo podejmowaliście uchwałę o wydzierżawieniu na ulicy Menarskiej budynku, który tam powstał. I w związku z powyższym taka uchwała została tutaj przez Radę Miejską podjęta. No, każdy ma prawo wydawać swoje opinie. Ja też słyszałem, że ten działający tam chciałby się przenieść z budynku, w którym teraz funkcjonuje, do tego, co tam postawił. W związku z powyższym rozumiem też tutaj pewną taką takie zdania. Zaś mówię, no wszystko jest kwestią wyboru. Co my chcemy uczynić, co zrobić? Nie wyobrażam sobie, mówię jasno, żebyśmy sprzedawali Park Armii Krajowej. Na Park Armii Krajowej mamy koncepcję zagospodarowania, zmiany zieleni. I gdyby były środki finansowe zapewnione, bo to nie o to chodzi w samorządzie, że pieniędzy nie ma. Co z tego, że ja mam zapisane w budżecie pieniądze, które na wszystko starczają? Tylko doskonale wiemy, że są tacy, którzy nie płacą. A jeden z takich elementów chociażby jest dzierżawa szpitala. I w związku z powyższym, że to już jest ponad 2 miliony złotych, to tego nie mamy. I każdy rozsądny, który zarządza finansami, a tutaj pana pouczać nie muszę, bo pan jest jednym z najbardziej takich rzutkich przedsiębiorców głównie, to wie doskonale, że no co z tego, że gdzieś tam w rubryczkach się wszystko zgadza, skoro realnych pieniędzy nie ma. I dlatego mówię, no jest jak jest. Co do słupków, proszę pana, to może pan powie, jedni głupio zrobili, że słupki postawili. No ja uważam, że wcale nie głupio, bo ludzie już nie parkują ani na tej trawie. Niedługo by podjechali pewnie niektórzy pod pomnik, bo byłoby ciekawie. Jak popatrzymy, gdzie kto parkuje, to jest, ja tylko zadam takie jedno pytanie. Przy na przykład pojawiającej się takim zjawisku, o którym często w telewizji, jak to przy marketach, wszyscy chcą jak najbliżej drzwi zaparkować, nawet na miejscach dla niepełnosprawnych, bo jest bliżej. A dalej to te 50 metrów są puste miejsca, ale nie, bo on musi mieć blisko. No taką mamy rzeczywistość, jaką mamy. Jeśli nie można czegoś zrobić na zasadzie dogadania się, to musimy niestety zareagować w taki, a nie inny sposób. Jak się ulica jest na przykład z dziurami, no to jeżdżą powoli i narzekają, że są dziury. Jak z kolei ulica jest już zrobiona, to wtedy przychodzą mieszkańcy, że wszyscy tutaj jeżdżą szybko i jest problem. I tak pokazują na przykład na ulicy Sikorskiego. Tak przy okazji chcę powiedzieć, że tam też padło na spotkaniu z mieszkańcami wniosek o to, żeby jeszcze raz zwrócić się, czy rozmawiać ze starostwą w sprawie świateł na skrzyżowaniu zwycięstwa Słowenty Casino i Sikorskiego. Rozmawialiśmy, pan starosta zna problem, wystosowaliśmy pismo, zobaczymy, co się da tu zrobić, pewną jakąś partycypacją finansową ze strony naszego miasta. I chcę powiedzieć, że także jeszcze raz powiem tak, nigdy żaden samorząd nie będzie miał tyle pieniędzy, ile będzie potrzebował. Bo takich w Polsce jest tylko kilka. Kleszczów, jakaś tam Wapiennica czy coś takiego w zachodniopomorskim, to oni mają szczęście od Pana Boga, że coś im się trafiło. Żaden inny nie ma. I w związku z tym nigdy mieć nie będzie tyle pieniędzy. Bo co to dla miasta jest jakby od strony finansowej wydać pieniądze na jakąś tam ulicę? To jest wydatek i my musimy te wydatki robić nie w celach komercyjnych czy zarabiania, tylko w celach załatwiania problemów społecznych.
I w związku z tym, ile byśmy takich problemów nie mieli, to zawsze one będą. A pojawiają się coraz to nowe, takie, siakie, owakie i nie zawsze jesteśmy też w stanie ponosić finansowe obciążenia w wyniku radosnej twórczości 460 posłów w Sejmie, którzy nawet czasami chcą, mają takie pomysły, żeby blokować chociażby lody nad określonymi dzielnicami niektórych miast, bo akurat tak potrzeba. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania panu mieszkańcu? Ja za bardzo nie zrozumiałem wypowiedzi pana burmistrza. My byliśmy na ulicy Dworskiej, to przez Sikorskiego, parlament i nie wróciliśmy z powrotem na ulicę Dworską, prawda? Jeżeli zapytałem o wydatek rzędu nie wiem ilu tysięcy złotych, to słupki są postawione na terenie miejskim, nie dzierżawionym od kuli. Także ja mniej więcej mamy jakąś orientację, a słupki są postawione na terenie naszym, nie na tym. Także pieniążków nie inwestowaliśmy w tym momencie. Zgadza się, nie możemy stawiać słupków na terenie parafialnym, tylko na terenie naszym, a tam jest park, który był zawłaszczany przez, parkujących, którzy zamiast parkować w miejscu przeparkowania należnym obok, no tak naprawdę jak są msze, niedzielę, to tam rzeczywiście jest problem ze stawaniem. Ale normalny dzień, to ja tam nie widzę wielkiego problemu, żeby stanąć parę metrów dalej. W związku z tym, że się nie chciało, to stawane tam, bo łatwiej było wyjść. I dlatego są te słupki. No i teraz pan mówi, że słupki są źle. Dobrze, rozumiem. Ja mówię, że ja uważam, że były porządnie, żeby te słupki stały i tym się różnimy. Dziękuję. Ja nie mówię, że słupki są źle postawione. Ja mówię, że w tym miejscu można postawić kawałek parkingu. Tam jest Park Armii Krajowej, i pomnik należy się tym ludziom, którzy też za nas walczyli, ten pomnik, żeby stał. Jakiś szacunek. Jeśli mamy w głowie, nie mamy wielkich pomników, nie wiadomo czego, ja to co mamy... apeluję o rozwagę i o niezabieranie głosu, jak komuś głosu nie udzielę. Proszę Państwa, sprawy są na pewno trudne, bezpośrednio powinny być załatwiane według mnie albo na komisjach, albo na burmistrza. I przed niższym pan Januszu był, rozmawiał z tego, co pan burmistrz powiedział. Mnie interesuje jako radnego i jeszcze tutaj kilku radnych też ten wątek poruszyło, co z tym wnioskiem, bo panu, znaczy pan Wilczarek oczywiście jest mieszkańcem naszego miasta, ale jest to starszy człowiek, prawdopodobnie już nie będzie ten wniosek funkcjonował, przynajmniej czy jak to można to pytanie odwrócić odpowiedź, czy to będzie jakoś na latach stało, czy to miejsce? Znaczy, jeżeli mogę powiedzieć. Czyli to jest grunt? Grunt jest częściowo urzędu miasta, ale mnie interesuje, czy za ten grunt jest płacony od działalności gospodarczej podatek. Czy jest płacona dzierżawa i podatek? Prawda? No bo skoro wszyscy jesteśmy na jednakowych zasadach... Jest na to pytanie odpowiedź? Można odpowiedzieć na to? Ale to nie jest tak. Z chwilą, gdy na nieruchomości nie jest prowadzona działalność, podatek od nieruchomości, od działalności gospodarczej trzeba zapłacić. Jak nie prowadzisz działalności? Słuchajcie Państwo, ja ten temat znam, mam nieruchomości i płacę do urzędu miasta podatek od kilku tysięcy metrów kwadratowych. I tam, gdzie jest działalność gospodarcza, a nie ma jej, płacimy 20 zł z metra kwadratowego. I teraz, jeżeli Państwo wynajmujecie teren, grunt pod działalność gospodarczą, Kowalski stawia kiosk stoi, to za ten kiosk winien być płacony podatek od działalności gospodarczej w wysokości ustalonej przez urząd. Czy może powiedzieć coś z urzędu na pytanie zapewnicze? Proszę Państwa, dzisiaj, teraz, to ja nie oczekujcie, że naraz jakaś mi się klapka otworzy, bo sprawę trzeba zajrzeć do dokumentów i tak dalej. Pan Wrański przyszedł do mnie i też mówił o tych podatkach. Pokazałem mu listę na przykład umorzeń. Bo mówił, że tyle, bo umarzałem różnym, tak, 170 tysięcy MZK i jakieś pieniądze trzem ludziom, reszta rozkładam na raty i tak dalej. Poza tym powiem tajne jeszcze jednej rzeczy, że nie mogę udzielać panu informacji podatkowych.
Ja rozumiem, nie potrzebuję tej informacji. O innych osobach. Czyli... No więc jeśli tak, to tutaj urząd podejmuje działania, a jeśli nie podejmował, bo mogę powiedzieć, że w niektórych przypadkach urząd nie podejmował, podjąłem działania takie, żeby urząd podejmował konkretnie i wymagane prawem działania. Jeśli się okaże, że tam jakiś jest problem, będziemy go rozwiązywali i tyle. Ale panie burmistrzu, ja rok temu byłem u wiceburmistrza i wiceburmistrz ten temat zna. I no nie wiem, do tej pory... Proszę pana, ale to pan przychodzi, pyta się o wydatki cudze. Nasze, no, nie. Nasze. Pana, nie cudze, ale, tylko nasze. Taki, bo podatek płacimy, powinniśmy płacić wszyscy. Nie, nie powinniśmy. Zgadzam się z panem. Całkowicie. Wszyscy. Wszyscy. Tylko, że pan nie pyta nie o swoje podatki, a nawet to i tak nie mógłby teraz powiedzieć, tylko o cudze, co mi nie wolno odpowiedzieć. Pan zrozumie, że pan może mnie zapytać, a ja nie mogę udzielić panu odpowiedzi. I tu jest, no, jest pogrzebany. Czyli jedni mogą płacić, a jedni nie. Proszę pana, czy teraz chciałem zapytać jedną rzecz. Czy pan mnie dobrze rozumie? Dobrze pana czy zrozumiał pan moje działania w ciągu ostatniego roku dotyczące kwestii związanych z płaceniem, niepłaceniem podatków, nakazami, rozmaitymi upomnieniami i tak dalej? Dbam o to, żeby było jak najlepiej. Ale ja panu tej odpowiedzi udzielić nie mogę, nawet w żaden sposób. A jeśli jest coś ułomnego w sytuacji, sytuacja ta powinna być jakby jasno i w sposób określony wyjaśniona, ale to jest niestety działalność i praca wewnętrzna Urzędu Miejskiego. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, proszę państwa, że na ten czas, na sesję miejską, temat chyba, przynajmniej w moim przekonaniu, powinien być wyczerpany. Są to sprawy do dogadania się, do załatwienia, ale nie na w tym momencie chyba nie na sesji. Na komisję zapraszamy gospodarczki i budżetu i wtedy można w komisji czas z problemem i komisja się do tego ustosunkuje. Jeszcze chciałem się zapytać, przepraszam, a co z planem zagospodarowania terenu wokół Placu Wolności, tak jak pan na początku powiedział, to pana najbardziej powinno chyba interesować, myślę. No proszę bardzo, czy jest możliwość odpowiedzi na ten temat w tej chwili? Chcę przypomnieć sytuację taką, że w styczniu 2012 roku zostało uchwalone przez Radę Miejską studium uwarunkowań, które tam może skutkować później uchwalanie planu zagospodarowania. Jak pan spojrzy na tą ścianę, to wiszą pierwsze efekty tego. To znaczy dochodzimy do działań związanych ze zmianą planu zagospodarowania na ulicy Ostrołęckiej, Łowickiej, czyli ten teren. To jest rok 2013 i one już trwają tam od paru miesięcy. Teraz Rada dzisiaj przyjmowała uchwałę o sporządzeniu tego. Kolejne działania w zakresie kolejnych elementów miasta, części, będą podejmowane w kolejnych latach, no bo to trzeba jak najszybciej robić. Jeśli będziemy mieli większe kwoty, będziemy mogli objąć większy, szerszy obszar miasta. Jeśli będziemy mieli mniejszy, wydaje się zasadne podejmować te działania, które jak tutaj w tym przypadku w pierwszej kolejności zaskutkują wcześniejszym uzyskaniem terenów pod działalność gospodarczą, bo tutaj jest prawie 70 hektarów i to, co pan panie Januszu określa, że miasto nie ma wiedzy, między innymi po to robi, inwestuje jakieś pieniądze w plan zagospodarowania, żeby potem odzyskać pieniądze wtedy, kiedy będzie mogła tam być działalność gospodarcza i na tą chwilę przypomnę, że to jest 19,90 zł metra kwadratowego. W związku z powyższym sądzę, że następny rok będzie to kolejna część miasta i rozumiem też tutaj potrzebę tego uszczegółowienia, czy jakby nowego spojrzenia na ten obszar tutaj nad przy Placu Wolności i pewnie w drodze wyboru do wszystkiego się nie da zrobić na całym mieście, będziemy zmieniać. Jeśli byłaby jakaś szansa przyspieszyć jeszcze na przykład, bo pojawiają się jakieś tam propozycje z różnych stron w zakresie na przykład podejmowania działalności gospodarczej, to postaramy się może połączyć jakieś obszary tego planu zagospodarowania w taki sposób, żeby można było uzyskać mniejsze pieniądze, taki sam efekt, bo i tak ci pracownicy muszą pracować, a więc myślę, że przyszły rok to tutaj kolejny element nowego planu zagospodarowania powinien się pojawić. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania w tym temacie? Nie ma.
Wobec tego, proszę Państwa, wracamy do punktu zadania wolnych wniosków, interpelacji radnych. Jeżeli są, a jak nie ma, to do spraw różnych przechodzimy. Nie ma, tak? Więc przechodzimy do następnego punktu. Ale w sprawach różnych. Dlatego mówię, przechodzimy do następnego punktu. Sprawy różne. Bardzo proszę na pana zadanie pytań. Bardzo proszę, koleżanka Anna Beata Pierwsza. Bardzo dziękuję. Ja nie miałam spraw różnych, ale po usłyszeniu deklaracji od pana burmistrza odnośnie świateł przy ulicy Sikorskiego chciałabym jeszcze raz zapytać i uzyskać chociaż cień nadziei na te światła, jakby pan burmistrz był łaskaw powiedzieć mi o tym promyku nadziei, który się pojawi. To bardzo bym serdecznie prosiła. Tak jest. Bardzo was podaję głos panu burmistrzowi. Wiemy, jesteśmy w okresie przygotowywania do budżetu na rok 2014. Wiemy, jakie są. My możemy się spodziewać, jakie mamy problemy, jakie nadzieje u nas w mieście. Jednocześnie są sytuacje, które, tak jak chociażby te światła, co na terenie de facto jakby miały stać, to obejmować działanie nieruchomość, ulicę, która jest własnością powiatu. I w związku z powyższym przesłaliśmy pismo oraz rozmawialiśmy z panem starostą co do propozycji wykonania tychże świateł z partycypacją ze strony naszego miasta. Bo zdajemy sobie sprawę z tego, jakie są finansowe ograniczenia starostwa, a jednocześnie wiemy, że starostwo starostwem, a ulica w mieście. Nie miejska, ale w mieście. W związku z tym, jeśli tutaj oczywiście ta partycypacja mogłaby być czym z naszej strony procentowo mniejsza, to byśmy byli bardziej zadowoleni, ale trzeba byłoby po prostu tutaj porozmawiać. Pan starosta przyrzekł rozeznanie sprawy jak najszybciej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeśli będą szanse, to pewnie byśmy to bez zwłoki wykonywali, ale wymaga to zarówno też decyzji w zakresie budżetu i uchwalenia tego budżetu po stronie starostwa, jak i po naszej stronie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zadawanie pytań. No to już właśnie już na koniec. A nie, to jeszcze jest koleżanka Magda. Proszę bardzo. Ja chciałam zapytać, panie burmistrzu, to tak jak już wiele osób w imieniu mieszkańców się wypowiadało, wpłynęło pismo już jakiś czas temu od mieszkańców ulicy Złotej i teraz zostało na ponowione z pytaniem, czy jest jakaś szansa, żeby włączyć naprawę tej ulicy, czy budowę, czy zrobienie chodników do przyszłorocznego budżetu. To samo ulica Limanowskiego i Narutowicza, dokończenie tego ciągu na Cichorajce. I przypomnieli się mieszkańcy z ulicy Garbarskiej, podpisali prawie wszyscy chyba bez jednej osoby i to pismo chyba sprzed 3 czy 4 lat, oni nie dostali odpowiedzi i dla przypomnienia również, czy jest szansa po prostu tej krótkiej ulicy, która nie ma wyjazdu, a rzeczywiście no, oni tam sami to w jakiś sposób sobie poprawiają tą nawierzchnię, żeby można było dojechać do posesji, czy jest szansa, żeby tą ulicę Garbarską, krótką, również umieścić w przyszłorocznym budżecie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, co do tych wszystkich spraw, zaczynając od tej ostatniej, ulica Garbarska rzeczywiście wpłynęło w tym tygodniu pismo, które nosi datę 2009 rok. Dlaczego nie uzyskało odpowiedzi od tego czasu, nie wiem, no bo powinno zostać w 2009 roku tam odpowiedź. Wpłynęło. Ja deklarowałem już na komisjach Rady Miejskiej, które się odbyły w tym tygodniu, taką sprawę, że przy konstruowaniu budżetu wszystkie wnioski, jakie wpłynęły za naszej kadencji, no a ten jest przed naszej kadencji, no ale jak wpłynął, no to jest teraz w naszej kadencji, zostaną przedstawione Państwu i w zakresie określonych działań budżetowych. Na przykład powiemy, że na prace, nie wiem, drogowe, na prace tam związane z inwestycjami sportowymi, czy jakimiś tam innymi, będzie na przykład jakaś zaproponowana pula pieniędzy i będziemy mogli te, a nie inne, powybierać inwestycje. No, ja tylko powiem tyle, że na przykład mieszkańcy byli też, mieszkaniec był, czy w imieniu mieszkańców pływają wnioski, na chociażby ostatnio na ulicę Ułańską, gdzie tam wykonanie tego to jest kosztorys inwestorski, to jest prawie 1 milion złotych.
Co do ulicy zaś, no więc tak jak tutaj było, wcześniej mówiłem panu Grońskiemu, że my zawsze stoimy przed dylematem, że potrzeb jest więcej niż możliwości, w związku z tym zawsze jest jakiś wybór. Lepszy, ale ten wybór musimy dokonać. Co zaś dotyczy ulicy Złotej, to po pierwsze, tam były pewne jeszcze niezakończone kwestie spadkowe, ale to jest jakby inna rzecz na tejże ulicy. Ja zaś wystosowałem w piśmie do pana prezesa MZWiK-u taką prośbę o rozważenie wykonania i sądzę, że tutaj to jest, znaczy ma się, powiem tak, pan prezes MZWiK-u otrzymał pismo, w którym jest kilka punktów głównie, które chcielibyśmy, aby wykonał za własne pieniądze spółki i projekty i wykonał to fizycznie, bo przecież spółka nie jest z księżyca, tylko jest naszą spółką, a więc każda inwestycja w mieście wykonana przez nią odciąża nasz budżet. I tutaj ta kwestia kanalizacji najpierw deszczowej, bo to jest istotne, tam w tym momencie stoją po jednej i drugiej stronie budynki. Przypomnę, że kiedyś nie stały. W związku z tym nawet jakby tam coś się działo, to i tak woda miała gdzie spłynąć, teraz jest problem, więc to najpierw, a potem jest kwestia ewentualnie poprawy nawierzchni i zrobienia tego chodnika. No więc tylko trzeba zaczynać od tego, co jest tutaj pewną bolączką, mianowicie no, przede wszystkim spływ wody gruntowej, a więc stworzenie tutaj spływ wody deszczowej i stworzenie tutaj dobrego i zgodnego z przepisami odpływu tej deszczówki z ulicy Złotej. Sądzę, że to w tym zakresie wykona spółka, no a resztę działań no to już jest kwestią wyboru, co będziemy chcieli wykonywać. Dziękuję. Jeszcze dalej koleżanka. Jeszcze już ostatnie pytanie. Chciałam zapytać panie burmistrzu, czy już jest rozliczona inwestycja pod hasłem Mój Rynek? To znaczy chodzi o to, czy otrzymaliśmy już obiecane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. I jeszcze taki problem chciałam zgłosić, który widziałam na własne oczy. Teraz te pogody, które były, że było rano bardzo zimno, a później wychodziło słońce. I byłam na rynku i po prostu nie wiem, z czego to wynika, ale po prostu w momencie zaświecenia słońca leciała woda z tych wiat po prostu na ludziom, na towar, na ubrania, na owoce, po prostu no tak jakby deszcz padał. I teraz chciałam zapytać, czy to jest kwestia jakiegoś wykonawstwa, czy to jest kwestia, no nie wiem, no na pewno to tak będzie się coraz częściej zdarzało, ale głównie mi chodzi o to, czy otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego i w jakiej wysokości. Proszę powiedzieć. O dotacji informowałem już na sesji. Na komisji już, w każdym razie ktoś o to mnie pytał i ja już mówiłem, że pieniądze wpłynęły. W tej, która została no, maksymalnie możliwej. Ja już dokładnie w tym momencie nie pamiętam tej kwoty pieniężnej, ale wszystko, co miało wpłynąć do Głowna, wpłynęło. No a na to, jak tam woda leci, wiadomo, że spada na dół, no to już niestety nie mamy wpływu. No, dach jest w tym, a nie innym miejscu. Tak zostało to skonstruowane. No i co zrobić? No. Dziękuję. Następna zgłaszała się koleżanka Irenka, proszę. Ja mam nadzieję, że w przyszłorocznym budżecie ulica Prawa czy Wyszyńskiego też się znajdzie. Bo ta Prawa jest nieszczęsna. Proszę państwa, wszystko się może znaleźć. To jest wasz wybór. Wybierzecie sobie. Mówię, zostawiam ten wybór, bo jest dużo. Jest dużo inwestycji, które należy zrobić. Ale są konieczne. I no okej. Okay. Dla mieszkańca takiej ulicy Iksińskiej jest konieczna ulica Iksińska, a dla mieszkańca ulicy Igrekowskiej konieczna Igrekowska. I nie wiem, czy państwo macie takie spotkania, bo ja mam tak, czasami mieszkańcy mówią, panie, a po coś tam robili, tamto mieszka tylu. I tam, to nieważna ulica. Jak nieważna? Nieważna, ta jest ważniejsza. Która to? A gdzie pan mieszka? No przy tej. No tak czasami bywa, w związku z tym mamy sytuację, jaką mamy. I chyba nigdy nie jest tak, żebyśmy nie chcieli zrobić, co można, ale no, jest kwestia, każdy z nas zdaje sobie chyba sprawę, że to jest kwestia wyboru, co chcemy
aby było robione. Dziękuję bardzo. Może stwierdzę, że nie zawsze jest ważne, ile osób mieszka przy danej ulicy, ważne jest, ile tą ulicą jeździ. Przejeżdża samochodów. Jeszcze teraz Krzysztof się zgłasza, tak? Proszę bardzo. Krótkie, tak żeby miał dobre samopoczucie. Rozumiem, że pan burmistrz i radni nie mają nic przeciwko temu, żeby umieszczać nagrania z sesji w internecie. Jeżeli mogę wypowiedzieć się w swoim imieniu, to proszę państwa, powiem może zbyt poważnie, ale zawsze prezentowałem stanowisko, że wszystko powinno być jasne, jawne i mieszkańcy do tego mają prawo. Więc jakiekolwiek poddawanie tego wątpliwości jest dla mnie po prostu obraźliwe. Sfilmowanie jakichkolwiek wydarzeń, które tutaj się odbywało, też dawało możliwość pokazania mieszkańcom, jak to myśli, czy umie liczyć, czy nie umie liczyć. A więc ja jestem za tym. Ja jestem za tym, bo ja najwyżej sobie pooglądają w telewizji, że tak powiem, w swojej komputerze pana burmistrza i powiedzą, facet się nie nadaje. No jak się nie nadaje na to stanowisko, to będzie inny burmistrz. Albo że podejmuje złe decyzje. Ale widzicie państwo, mamy kontakty z mieszkańcami. Jedni przychodzą z tej ulicy, z drugiej, z siakiej, owakiej. Każdy ma swój problem i my musimy zdawać sobie sprawę, że te problemy musimy jakoś, to my jesteśmy do tego wybrani, żeby je przeprowadzać. Wy głosując, ja wykonując, ja proponując, wy przyjmując bądź odrzucając. W związku z powyższym taka rzecz jak jasność, a przede wszystkim jawność wszelkich działań jest dla mnie najważniejsza, bo ja też chciałbym wtedy pokazać, a pan wtedy na tej sesji, na tej komisji mówił tak, a potem pan za dwa tygodnie zmienił zdanie, odwrotnie, albo siak, albo owak, staram się w jakiś sposób logiczny postępować, w związku z tym to, co jest jakby z mojej strony, jestem za tym. Ustawcie państwo regułę, żeby było to do jak najszybszego wprowadzenia. Jestem za tym. Nie ma tu z mojej strony żadnej. Dziękuję bardzo. I proszę państwa, na koniec jeszcze głos kolegi radnego Darka. Proszę bardzo. Szanowni państwo, ja od czasu do czasu zawracam wam głowę takimi zaproszeniami, ale tym razem zaproszenie o charakterze wyjątkowym, dlatego że to nie tylko wydarzenie artystyczne, kulturalne, ale również historyczne, zwłaszcza dla naszego miasta, ponieważ o godzinie 18 pragnę państwa wszystkich zaprosić, jeżeli będziecie mieli możliwość, do galeryjki w Banku Spółdzielczym na 18. Będę robił otwarcie wystawy prac pana Andrzeja Heidricha. Pan Andrzej Heidrich to wyjątkowa postać w historii polskiej sztuki. Mamy wszyscy jego grafiki, wyobraźcie sobie. Wszyscy, dlatego że pan Andrzej Heidrich od lat 70. zaprojektował wszystkie banknoty papierowe, którymi się posługujemy do chwili obecnej. Pan Andrzej Heidrich zaprojektował dla wydawnictwa Czytelnik 1500 okładek, mnóstwo ilustracji zrobił do książek, które były również wydawane. Zrobił mnóstwo znaczków, które jako młodzi ludzie zbieraliśmy, mieliśmy w swoich placerach. Paszport, którym się posługujemy, jak dokładnie dojrzycie, to tam są na każdej stronie inne kolorowe obrazeczki. Zrobił oczywiście pan Andrzej Heidrich. Pan ma 85 lat, ale obiecał, mieszka w Warszawie, ale obiecał, że osobiście będzie na twarzy tej wystawy. Dlaczego jest to zdarzenie historyczne w moim odczuciu dla nas tutaj wszystkich? Dlatego, że pan Andrzej Heidrich jest związany z naszym miastem, ponieważ część swojego dzieciństwa spędził w Głownie. Jego ojciec był dyrektorem fabryce Norblina, dyrektorem chyba walcowni metali kolorowych, czegoś takiego. I wszystkie ferie, wszystkie wakacje rodzina Heidrichów tutaj po prostu spędzała, bo bardzo im się tutaj podobało. W każdym razie ciekawych rzeczy, zwłaszcza te rzeczy, które ręcznie on wykonał i mi wypożyczył tutaj na tą wystawę. Powiem tak, dla nas jest to chyba ważne, dlatego że tutaj napisał mi w jednym z takich swoich albumów dedykację, na początku tam sprawy grzecznościowe, ale koniec jest taki, od przedwojennego mieszkańca Głowna, Andrzej Heidrich. Teraz ostatnio były filmy o nim w telewizji dość często powtarzane. Ja mam, wystawę robię w ogóle, pomaga mi w tym
w złożeniu tego całego materiału Narodowy Bank Polski w Warszawie. Mam po prostu bardzo dużo materiałów wypożyczonych stamtąd, trochę od pana Heidricha. Włączyło się w organizację tej wystawy parę znaczących osób i być może nawet pojawią się na tym otwarciu, bo i pomagała mi tam troszeczkę swoimi kontaktami pani wojewoda Jolanta Chełmińska i pan dyrektor MBP w Łodzi, pan Jerzy Koźba, no a osobiście zainteresowany wystawą jest nawet pan profesor Marek Pelka. Także tutaj może niekoniecznie ci ważni ludzie się tu pojawią, ale na pewno jakieś tam delegacje z tych instytucji się pojawią. Serdecznie zapraszam, naprawdę będzie co oglądać, a z pewnością przede wszystkim panu Heidrichowi, który wróci tutaj dokładnie po raz pierwszy, bo od 1939 roku tego człowieka tutaj nie było, po 73 czy 4 latach będzie niezwykle miło. A jest to przesympatyczny człowiek. Cały czas mając 85 lat, jeszcze tworzy różne bardzo interesujące rzeczy. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. I rozumiem, że tym optymistycznym akcentem zamykam 53. sesję Rady Miejskiej.